Jesteśmy w Marianowie, w miejscu, gdzie występuje na co dzień sławetny klub Czarni Marianowo i zapytacie się pewnie, czemu się tutaj znajdujemy. Znajdujemy się, bo przyjechaliśmy na derby, ale to nie są zwykłe derby. To są igrzyska gladiatorów. Walki będą zarówno na boisku, jak i na trybunach. Zapraszam na spotkanie. Witam Państwa. Rozpoczynamy pierwszą połowę. Witam na meczu Orkanu Dalewo z Czarnymi Marianowo. Znajdujemy się w malowniczym krajobrazie w Marianowie. Boisko, jak sami widzicie, ja pokażę na linię. Proste. Nie trzeba być złośliwym. Więc z racji tego, że już Studio Browa rozpoczęło nagrywanie, czekamy na okazałe brameczki. Możemy się nie doczekać. No, dobrze powiedział kibic. I teraz mają szansę! Czy to wykorzysta? Kurde, będę no! I nie ma. Żeby poczuć ironię oraz wagę tego meczu, drużyna z Marianowa gra na pomarańczowo, a Orkan gra w granatowych strojach. Leci sam na sam, czy wykorzysta go? Nie ma bramki! Proszę Państwa! O mój Boże! Czyżby to był pierwszy mecz na tym kanale, gdzie się skończy remisem? Ale stój przy kurwie! Kurwy to są pod lampką. Jajo. Paulują siebie nawzajem. Tutaj wśród kibiców padł poważny challenge. Jak drużyna przegra, to idzie na odwyk. Doszło do lekkiej kontrowersji. Państwa, rzut wolny dla Orkanu Dalewo, już drugi w tym meczu. Kadr mam niesamowity, kibice skandują. Czy będzie coś z tego? Rzut, niestety nic. Kibice tam będą rozmawiać, dochodzić do tego, która drużyna jest lepsza. Niestety ja tutaj muszę mecz nagrywać. Nie wyszło. No, nie wyszło, kurwa, jeszcze patrz. Możemy wrócić do nagrywania. Doszło do małych sprzeczek na trybunach. I ma okazję! Strzał! Nie ma bramki! Co za szansa dla drużyny z Dalewa! Gol! Nie, nie ma! Liniowy pokazuje coś. I żółta kartka dla kogoś z Orkanu. Orkanu, przepraszam. O, i biegnie teraz sam na sam z bramkarzem! Czy wykorzysta to? Ominął go! Ale niestety nie udało się! Jaka szansa! O mój Boże! I koniec pierwszej połowy. Jak na razie Orkan był zdecydowanie bliżej strzelenia bramki, ale Czarni Marianowo też mieli swoją sytuację. Niestety 1-1 dla zawodników to jest za dużo. Widzimy się w drugiej połowie. Witam serdecznie, tutaj złapaliśmy się z okolicznymi fanami największych rozgrywek w tej okolicy. No co ja będę mówił, Ekstraklasa to przy siódmej lidze to jest mała bania. Z nami jest... Andrzej, cześć, witam was oglądacze, słuchacze. Panie Andrzeju, tutaj z pierwszym pytaniem, doszło do pewnych kontrowersji na trybunach. Tutaj kibice zarówno Orkanu, jak i Czarnych posprzeczali się. Co możesz powiedzieć o ten temat? Powiem tak, to jest właśnie piękno polskiej piłki nożnej. I tego nie zobaczysz na Ekstraklasie, bo fani drużyny przyjazdowej są zawsze w klatce, nie? Dokładnie, dokładnie. A na A-klasie? Nie są. I serio, ja śpiewałem, hej Czarni, gol i tak dalej, nie? I przyszedł ziomeczek i mówi, kurwa, weź tam nie śpiewaj, tak, bo ci zajebie. Chłopie, na Ekstraklasie tego nie ma. A to jest na Serie A to jest i powiem tobie, to bardzo lubię, bo to jest autentyczność. Dokładnie.
wiecie, mówimy tutaj zespoły z Pomorza, to tak, Pogoń Szczecin i tak dalej, nie każdy zna Pogoń. Kamil Grosicki, super zawodnik. Chłopaki zarabiają po 100 tysięcy złotych lub więcej. W A-klasie? Chyba nie, chyba mniej zarabiają. W A-klasie, wiesz co, myślę, że tak... To ty mi powiedz ile. Taką baterię piwa za mecz. No to spoko, nie? To myślę, że dobrze zarabiają. Jedna robótka, miesiąc wódka, znaczy się. Tak, tak. No, jedna robótka, no, ale i saj, ale tu chłopaki dają z wątroby. Serio, dają z wątroby i to jest autentyczne, nie? Tego nie ma, tego nie, na tych wyższych poziomach tego nie ma. I trzeba też powiedzieć tak to na głos. Dokładnie, masz rację. I tak samo kibice, też inaczej, kibice są fanatyczni wszędzie, ale na klasie to widać, tak nie wiem, to jest uwydatnione. Tak, dokładnie. Moim zdaniem i dlatego mi się to podoba. Trzeba zaznaczyć, że po prostu jesteśmy teraz na miejscu, gdzie kibice razem ze sobą siedzą, z obu drużyn, więc jesteśmy w tak zwanej klatce, bo jest też zadaszenie przed deszczem, więc to można powiedzieć, że takie kibicowskie freak fighty są po prostu. Trochę tak, trzeba iść jakieś fajne mama, nie? Marianowo? Tak, tak, tak. Marianowo versus Orka. Kurwa! O co? Co ci masz? Ale teraz, tu przyszedł mój brat przez moment, był tutaj za ten zapłotem i mówi, ale to zajebiście. Mówię, szkoda, że nie kibicuje piłkarzem, bo to nie jego bitka, ale fajna mama to jest jego vibe. Myślę, że to mu się spodobało. Nie? Ja myślę, że to był prawdziwy ekspert. Naprawdę. Ten studium będzie potem w ABC, nie? ABC pomeczowym. No masz tam wiatr, wszystko. Dobra, dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że druga połowa będzie równie owocna. Oby ten wywiad nie był najfajniejszą częścią meczu. Też mam taką nadzieję, dziękuję bardzo. Cześć, pozdrawiam. No to proszę Państwa, ruszyli druga połowa Czarni Marianowo, Orkan Dalewo. Chciałem pozdrowić kibiców, którzy udzielili mi świetnego wywiadu, naprawdę dużo śmiechu mi dostarczyliście. Ale to już jest nieistotne, bo Czarni Marianowo są przy piłce. Zobaczcie na te kiwki, proszę Państwa. Skończone, przepraszam, wywalczone rzutem od bramki dla innej drużyny. I rzut wolny dla Orkanu. O, pobojenie czy poprzeczka to była? O mój Boże! To było, kurde, fantastyczne. Szkoda, że sędzia liniowy stoi, to nic nie widzę. Co zrobi teraz za... Nie no, i faul. Będzie, proszę Państwa, rzut karny dla drużyny Orkanu Dalewo. Czy w końcu przestaną być daleko od wygranej w tym meczu? Za chwilę się dowiemy. Wszyscy patrzą na tego zawodnika. I jak Lewandowski, gol! Gol dla Orkanu. Orkan wygrywa 1-0 z Czarnymi Marianowo. Jest jakaś bramka teraz. No to była bramka. Ach! I czy będzie? Będzie karny? Nie, sędzia gwiznął w drugą stronę. Teraz Orkan Dalewo stosuje sławetną taktykę podpuść i skasuj. W tym przypadku podpuść zawodnika i skasuj nogi. Czepili baner tam na tym? Jest taka możliwość. Gol! Jest 1-0 dla Czarnych Marianowo. 1-1. Walili głową w mur przez godzinę tego spotkania, aż w końcu udało się zremisować na 1-1. I mecz wraca do początku. I sam na sam będzie z bramkarzem? A się wypuścił. Skoro Czarni nie wykorzystali, to Orkan tak samo. Honorowo. No i w końcu się doigrał żółtej. I czerwona! Czerwona dla zawodnika numer 15 z Orkanu Dalewo. I patrzymy teraz, jak ze spuszczoną głową schodzi z boiska.
I koniec tego pięknego widowiska. No niestety, akurat koniec na przyjście policji na trybuny. Dziękuję Państwu za to widowisko. Witam serdecznie, jestem tutaj z strzelcem bramki dla drużyny Orkan Dalewo. Śmiałem się przez mecz, że dużo mieliście sytuacji, gdzie było daleko, ale tym razem akurat było blisko. I chciałem się Ciebie zapytać o tą sytuację z karnym, bo jak Ty to widzisz? Osobiście uważam, że tak jak chłopaki mówią, według nich obrony tutaj kolegów z drużyny przeciwnej, byłem na pozycji spalonej i to był główny powód, do którego mieli pretensje do arbitru. Osobiście uważam, że wybiegłem za obrońców, więc tutaj raczej żadnego błędu nie popełnili sędziowie. Natomiast sam karny, uważam, że obrońca trafił mnie w kostkę generalnie, bo był jakiś tam kontakt. No i nie będę ukrywał, że wykorzystałem to, po czym sędzia odgwizdał rzut karny. No i wydaje mi się, że obie decyzje były jak najbardziej poprawne. A jakie to jest emocje, kiedy cała trybuna tak naprawdę miesza Ciebie z błotem, Ty stoisz z bramką, masz przed sobą tylko jedną sytuację, strzelić gola. Co się dzieje w głowie? Zazwyczaj w takich sytuacjach wyłącza się myślenie o tym, co mówią kibice z boku. Raczej stosuje się chłodną głowę, jak to zazwyczaj określają zawodnicy. I myśli się tylko o tym karnym. No, była to szansa na 3 punkty, ale niestety dalsza przebieg meczu, jak widzieliście Państwo, pozostawia wiele do życzenia. Taka jest gra. Zobaczysz na relacji, jak ładnie strzeliłeś. Dzięki wielkie, miłego, bezpiecznego powrotu do domu. Dzięki również. Cześć. Jesteśmy właśnie po emocjonujących derbach Czarnych Marianowo z Orkanem Dalewo. No niestety liczyliśmy na wygraną jakiejś drużyny, bo to zawsze ładnie się ogląda po 90 minutach praktycznie walki gladiatorów, bo to nie był mecz, proszę Państwa, to była walka gladiatorów zarówno na boisku, jak i na trybunach. To możemy zauważyć, o co mnie poprosili kibice z Marianowa, żeby zobaczyć po prostu dewastację trybuny, mogę powiedzieć. Jak tak stoję, to wschodniej, a jak tak stoję, to zachodniej. Oczywiście to nie jest temat na żartów, bo to są straty finansowe. Jednakże przyjechała tutaj 2 kabaryny policyjne, karetka, więc możecie Państwo być świadkiem tego, że to nie są zwykłe derby. Dziękuję bardzo za uwagę.